ścigamy się o drugie miejsce z Platformą. A ja bym zapytał, czy nie byłoby rozsądniej stworzyć wielką, logiczną koalicję porozumiewawczą właśnie wspólnie z Platformą, wspólnie z PSL-em doktora Kamysza i byłoby to ugrupowanie, które by w najbliższej przyszłości mogło wam dać naprawdę demokratyczne rządy, wtedy znowu w naszym demokratycznym państwie. Wie pan co, bo to jest tak, że jeżeli chodzi o tę koalicję, ja rozumiem to myślenie, które za tym stoi, tak? Zjednoczcie się, będzie łatwiej działać. Ale ja już robiąc też fundacje, które robiłem, nauczyłem się, że to nie zawsze tak działa. To znaczy, że dodawanie do siebie potencjałów czasem osłabia potencjał. Bo to jest tak, że na przykład jeżeli ja bym połączył się teraz, na przykład moja dobra fabryka połączyła się z Pachem, to można powiedzieć, o ile więcej dobrego zrobicie na świecie. Ale to my nie zrobimy, dlatego że to są dwie różne kultury organizacyjne. Oni się zajmują promocją infrastrukturalną, my bardziej humanitarną. Będziemy musieli spędzić parę lat na tym, żeby się dogadać i para pójdzie w gwizdę. My dzisiaj z Platformą nie możemy się łączyć i nie powinniśmy się łączyć, podobnie jak z PSL-em i z Gowinem. Nie. Rząd kiedyś stworzyli. A rząd możemy tworzyć. Mało tego, jeżeli Polacy dojdą do wniosku, że i zobaczymy przed wyborami sondaże, które powiedzą, że tu jest 21, tu 23, tutaj na przykład 7, a tu 8, to my powinniśmy przed wyborami zadraftować umowę koalicyjną. Usiąść i powiedzieć, słuchajcie, Polacy, wybieracie coś, co prawdopodobnie skończy się tak czy siak, ale do wyborów idziemy osobno. Dlaczego? Ale dlatego, że każdy z nas ma swoich wyborców, którzy nie zagłosują na nikogo innego. U nas w Polsce 2050, jeżeli ja bym dzisiaj powiedział, budujemy koalicję z Platformą, mimo że nawet uważam, że to nie ma sensu, taką teraz już, to połowa ludzi odchodzi. I to jest niebezpieczne dla samego projektu. Bo oni mi powiedzą, okej, to my odchodzimy, odejdzie 9% wyborców i wtedy się nagle okazuje, że 4% ta strona przegrywa z PiS-em. Podobnie ma Platforma, podobnie ma Kosiniak z Gowinem. Więc my musimy naprawdę bardzo mądrze i ostrożnie pielęgnować swoje własne tożsamości, powiedzieć, że w różnorodności jest siła, bo ona rodzi zdrową konkurencję, a zdrowa konkurencja to jest coś, co klient lubi. Bo wreszcie może wybierać. Nie między dyktatorem a demokratą, a między dwoma demokratami, którzy mają różne pomysły na różne sprawy. Ale jaka jest współpraca? Może współpraca po wyborach pewnie będzie nieunikniona, ale wie pan, no też proszę zobaczyć. Tydzień temu w Sejmie powiedziałem, słuchajcie koledzy z opozycji, słuchaj Tusku, słuchaj Kosiniaku, słuchaj Gowinie. 6 lat gadania, że PiS źle rządzi i że jest beznadziejnie i że to wszystko jest do kitu. Dobra, leży stolik, stoi stolik. Połóżmy na tym stoliku rozwiązania i dyskutujmy o rozwiązaniach. Jak naprawić ochronę zdrowia, co zrobić z klimatem, ze szkołą i tak dalej. Proszę bardzo, siądźmy przy stoliku nad papierami. Cisza. Tak? Przecież co można więcej zrobić? Mówię, to położymy swoje papiery, wy połóżcie swoje. Już dziś pokażmy Polakom, że przygotowujemy się do rządzenia i że do tego, że być może będziemy musieli w koalicji ze sobą rozmawiać. Cisza, nic, nie ma od zeru, tak? My to musimy też barierę przekroczyć. Że my musimy nie tylko 8 gwiazdek, tylko ku czemu ludzi prowadzimy. Nie od czego ich chcemy odwieść, tylko do czego doprowadzić. My musimy nie tylko przestraszyć PiS-em, ale uwieść pozytywną wizją, nadzieję zbudować. I jak to zrobimy i będziemy umieli, to każda współpraca jest możliwa. Dopóki można, musimy grać osobno i my musimy grać na 20 parę %, podobnie jak Platforma pewnie się będzie trzymała w tym rewirze. Razem byście mieli 50. Nie mielibyśmy. Razem. To jest, nie. To jest tak jak z koalicją w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nagle się okazało, że jak się zsumowali, to dostali mniej niż by dostali osobno. Właśnie z tego powodu, o którym mówiłem. Bo jak my mamy 23, a Platforma ma 25, to później mamy tyle mandatów, ile jest dla 23 i 25. A jak się dodamy, to nie będziemy mieli 48, tylko 37. Albo 38, bo mnóstwo ludzi odejdzie z drugiej, jednej i drugiej strony. Ale wie pan, dlaczego tak ważna jest ta dwójka z przodu? Bo jak my będziemy mieli dwójkę z przodu i oni będą mieli dwójkę z przodu, to już możemy ich wtedy spokojnie, nie martwiąc się o Donta, w osobnych komitetach i tak wygrywamy z PiS-em. No tak.